Cześć Lechu. Cześć Szczepan, więc słuchaj, mam dla Ciebie takie pytanie, bo za kilka dni obchodzimy Święto Niepodległości, a my jakieś kilka dni temu, 31 października, obchodziliśmy też Święto Niepodległości. Tylko teraz pytanie do Ciebie, od czego? Albo względem czego? Dobre. Podpowiem. Święto Niepodległości względem banków centralnych. 31 października 2008 roku to... To jest rocznica, 10. rocznica, w tym roku tak. Była, publikacji white papera Bitcoina. Dokładnie. Satoshi Nakamoto w pewnym sensie stworzył manifest, który daje nam możliwość uzyskania niepodległości względem banków centralnych. Amen. Także... Nie, ale dla większości ludzi to może być nawet bardzo ciekawe. Bo... No dobra, ale co my dzisiaj tutaj robimy? Powiedz, co my się zrobili? Słuchaj, się tu gdzieś spotkaliśmy w Warszawie, wyciągasz mnie rano na miasto. Tak. Świętujemy to i będziemy starać się tym chętnym ludziom, pytać się ludzi, czy mają portfel i będziemy dawać im bitcoiny, nie? Czyli w ramach święta Szczepan i Lechu rozdają kryptowaluty. Tak, Szczepan i Lech, Zinpay, rozdajemy kryptowaluty. Idziemy. Idziemy. Rozdajemy dzisiaj bitcoiny. Chociaż jednego, jakbyście chciały. Chcemy ci wysłać na portfel bitcoiny. Ale nie mam tego jak odebrać, więc absolutnie nie jestem zainteresowany bitcoinami. Nie, no chyba dziękuję, my się spieszymy akurat na pociąg. 20 zł każdemu możemy dać. Nikt tego nie chce, Lechu, nikt tego nie chce. Nawet za darmo ludzie tego nie chcą. Jak ktoś coś za darmo rozdaje, to jest za bardzo podejrzane, mi się wydaje. I każdy szuka jakiegoś haczyka. No, promujemy Bitcoina, staramy się jakby sprawdzić. Tak naprawdę to nie jest za darmo, bo my płacimy wam za waszą chwilę po to, żebyście się coś dowiedziały na ten temat, a nam zależy, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało. Więc jakby to z naszej strony to nie jest, że nic nie dostajemy, nie? Nie wiem w ogóle, o co z tym chodzi, więc nie, dziękuję. Ale darmowe Bitcoiny. Bitcoiny rozdajemy. Z 10. rocznicy Bitcoina rozdajemy za darmo bitcoiny. Dzięki, ale nam bitcoiny do pociągu są niepotrzebne. Ale mimo jakbyście mieli do rozdania, to co innego. Ale 20 zł na głowę damy każdemu. Wystarczy, że portfel zainstalujecie. 100 zł! Jak to jest? Może my się daliśmy nabrać po prostu, wiesz, żyjemy w bańce. 50 zł ci dam. Ale 100 zł w bitcoinach ci dam, jak zainstalujesz aplikację. Nie, no serio, a poza tym ja się śpieszę, bo zaraz mam wycieczkę. Nie chcesz 100 zł. 500! Po 50 zł każdemu na głowę. Jak któryś z was zainstaluje portfel, to dostanie 5 dych. Targuj się. No, nie mamy czasu, ale... Stuwa! 100 zł wam damy w bitcoinach, jak zainstalujecie portfel. Dobra, zainstalujemy. Jest! 100 zł! Z okazji 10-lecia bitcoina możemy ci wysłać na twój telefon darmowe bitcoiny. Znaczy darmowe, no po prostu wysłuchaj aplikację i ci damy i możesz już sobie pójść. Taka szybka akcja. Tak. Szybka akcja. To jest Google Play, Android. Dobrze, to Bitcoin Lightning Wallet, szukajcie. Masz. Specjalnie tutaj nie masz, w sensie posiadam, ale bardziej mam konto na giełdzie, nie mam tutaj konta. Ty masz już Bitcoiny? No mam. Mam. A kolega? Ja nie mam. No to zainstaluj sobie portfel w tej chwili i wyślemy ci bitcoiny. Ile mu dasz? Dobrze, ile mu dasz? Dobrze, no powiedzmy 20 zł w bitcoinach. No to ja dam kolejne 20 zł i masz 4 dyszki. Tylko wystarczy, że portfel zainstalujesz na telefonie. A choć następną osobę namówimy do tego, żeby zrobiła backup seeda. Właśnie, to jest... Bo w momencie, kiedy instalujecie sobie taki portfel Bitcoina na telefonie, no to w tym momencie, jeżeli na przykład taki portfel, znaczy taki telefon zgubicie, nie wiem, wpadnie do wody, albo zostanie zniszczony, albo ktoś wam ukradnie telefon, no to w tym momencie pojawia się problem, że tracicie Bitcoiny, nie? To tak jakby portfel ci wpadł, taki portfel, nie? Do tak, kanału, no tak. To też straciłeś tym. I co, jak myślisz, ile Bitcoin będzie kosztował? No ja myślę długoterminowo, że to jest bardzo dobra inwestycja, no i przyszłościowy ogólnie projekt i myślę, że no... Ten milion dolarów to lekko, nie? Za parę lat. Nie wiem, czy setki tysięcy naprawdę są możliwe. Myślę, że w jakieś 5-10 lat, za 5-10 lat, jak ludzie ogarną, co to jest, no to jest szansa. Jak ktoś ci mówi, zainstaluj sobie jakąś aplikację w telefonie. To nie powinieneś tego robić. Właśnie, nie, jak jeżeli ktoś na ulicy wam każe zainstalować jakąś aplikację, to nie róbcie tego. Jak będzie jakiś PESEL albo dana osoba. Także, ale to jest ważne, ile czasu to trwa. No, nie, bez żadnych danych osobowych. Instalacja portfela. Czas startu. Jest ciekawe, wszystko?
Tak, to wszystko. I teraz otrzymaj. Otrzymaj, kliknij. No i już możemy ci wysłać. Czyli pokazuję ci się QR kod. O, mogę dostać prośbę o konkretną kwotę? Tak, o, możesz, to ale, a, ale umówmy się, że wyślemy ci tą coś, na którą się umawialiśmy. Dobra, dobra, pokaż mi ten kod. Weź sobie, wybierz Bitcoin, mój portfel Bitcoin, kliknij. Mhm. Dobrze, i teraz kliknij otrzymaj. Okej, okay, tu się pojawił twój QR kod, który można zeskanować i ja mogę na ten QR kod zeskanować i wysłać ci na ten adres Bitcoiny. Ja też za pomocą swojego telefonu skanuję ten QR kod i wpisuję... Ile to będzie? Czekaj, no weźmy sobie 100 tysięcy satoshi. Pokaż mi swój portfel. Ile wysyłamy? Po 5 dyszek. Po 5 dyszek, dobrze. Pokaż ten adres. To będzie 0,0... Okej. Okay. Będzie 200 tysięcy satoshi. 200 tysięcy satoshi. Właśnie, bo my już myślimy w satoshi. Ja czekaj, czy to jest Bitcoin na pewno? To jest Bitcoin. Nie, to jest Bitcoin Cash. O, a to skubańcy. Tutaj, dawaj. All receive. Okej. Okay. Pokaż mi swój portfel. Dobra, baby. Czyli Szczepan skanuje QR kod z portfela. O. Dobra. I got it. No i spróbuj. Mam twój portfel. Poszło. Stryk. Wysłał transakcję. Czy coś się... Broadcasting i poszło. Jest. Wysyłasz... Ta-dam, brawo. Wysyłasz on-chainową transakcję. No. On-chainową poszło. You got bitcoins? Everyone got bitcoin. Kolejna dziewczyna na blockchainie. No dobrze, to okej, okay, czyli masz... Nie musisz logować, a nic? No, nic. Nie. Żadnych... To jest właśnie na tym polega... Znaczy teraz tak, jest siedmiostronicowa umowa, tam są... Tak, jest formularz szwadka, deklaracja o rzeczywistym beneficjencie, musimy to dowód wziąć, musisz podać PESEL, numer dowodu, nazwisko panieńskie matki, imię ojca i myślę, że jutro jak przyjdziesz, to już będzie działał portfel. A za tydzień wydamy ci kartę. To jest żartuję oczywiście. Nie, to jest właśnie o, fajne. Poszło, pstryk. Tak, dawaj. Sama szybkość i w ogóle fajna sprawa. Także jeżeli gdzieś na przykład jakiś sklep internetowy albo akceptuje Bitcoin, no to możesz użyć tego portfela i zapłacić tym portfelem. Możesz też tak samo na przykład na stronie internetowej, jak się pojawia QR kod, skanujesz go i płacisz. Gratulacje, witamy w świecie wolnych finansów. No. Tutaj mieliśmy przykład właśnie osoby, która miała telefon z iOS-em, tak, i instalacja portfela, zainstalowaliśmy taki... Bitcoin.com, tak, portfel. Portfel Bitcoin.com, który się w jakiś tam dziwny sposób zachowuje, ale w każdym razie onboarding był dosyć szybki, nie? Wystarczyła... Tak, błyskawicznie, no. Bardzo fajnie, no. Dostał z 50 zł, no warto było ściągnąć aplikację dla 5 dych, nie? Tak. Także nie, okej, okay, no ale to też zauważ, że to jest ciekawe, że niektórzy mówią, że nawet jeżeli ktoś im daje darmowe pieniądze, to oni nie chcą. Udało się, tak, i dosłownie po... Także gratulacje. Kupcie sobie coś ładnego. Jakie są największe bariery adopcji po dzisiejszym dniu, jak stwierdzamy? Słaby internet. I ludzka chęć. To znaczy, albo otwartość taka, tak? Ja rozumiem całkowicie, wiesz, jeżeli ktoś by mi proponował, nie wiem, zaczepiłby mnie na ulicy i powiedział, o, czy chcesz... Masz 100 zł. Tak, to jest podejrzane, nie? Tak, nikt nie daje pieniędzy za darmo. Albo na przykład tobie, już z punktu widzenia, powiedzmy, żebyś ty mógł sobie jakąś się ustosunkować do tej sytuacji, na przykład ktoś by ci powiedział, dam ci, nie wiem, 100 zł w daskoinach. Przyjąłbyś to daskoiny? No właśnie nie, właśnie powiedziałbym, nie. Prawda, nie popieram tego projektu. I rzeczywiście ludzie mogą mieć taką... Ale za darmo byś nie chciał daskoinów. No właśnie, czyli zgodnie z tą samą logiką też bym pewnie miał taką, ale miałbym na początku taką niechęć, nie? Miałbym taką, wiesz, taki opór, żeby nie wspierać w żaden sposób tego projektu. Ale to też jest ewolucyjnie wykształtowane, nie? Chyba u ludzi, jakby nie możemy mieć tego za złe, więc jakby to jest chyba, to musimy wyeliminować tam raz, jak wejdzie ta pierwsza większość według Gaussa, nie? To wtedy myślę, oni już nie będą zadawać tego pytania, po prostu będą robić onboarding, bo wszyscy już mają Bitcoiny, więc... Ale dobra, osób, które słyszały już o Bitcoinach,
Czyli na przykład, nie wiem, miały jakąś tam styczność, no to już jakby jest w miarę oczywista sprawa, wystarczy tylko instalacja portfela i gotowe, nie? Tak. Tak, czyli wolny internet, no to powiedzmy aplikacje się długo instalują, dobra, nie chce mi się instalować aplikacji albo długo to trwa, to może być jakaś bariera. No a teraz sobie wyobraź taką sytuację, że ktoś chciałby zainwestować większe środki i musiałby sobie zainstalować już w tym momencie portfel sprzętowy, skonfigurować go sobie, no to już jest trochę zabawy, więc tak czy inaczej, jeżeli alokujemy większe środki w Bitcoin, no to już warto się porządnie zabezpieczyć, zrobić z kimś, ktoś, kto się na tym zna, skonfigurować sobie portfel sprzętowy, na przykład Trezor albo Ledger. I powiedzmy, to już taki możliwość, standard przemysłowy, który warto... Notabene Ledger sprzedał prawie 1,5 miliona tych sprzętowych portfeli, więc to już jest liczba, nie? To już pokazuje coś, no. No, także ciekawy eksperyment. Zachęcamy was, rozdawajcie ludziom bitcoiny, bo paradoksalnie to rozdawanie tych bitcoinów wpływa na wartość jego w przyszłości, bo im więcej ludzi jest jednak on na pokładzie, tym on ma, tym bardziej to działa. No ten gość pewnie wsiądzie do pociągu i zacznie czytać, nie? Dowiadywać się. No, jedna rzecz mnie tylko martwi, że na przykład, że taka osoba, o dobra, to jest tylko tam 5 dolarów, czy tam 5 euro w bitcoinach, równowartość, to jest tak mała kwota, że on po prostu, nie wiem, zapomni o tym, tak? I będzie taki sam efekt, jak kiedyś ktoś miał, nie wiem, 1000 bitcoinów na jakimś starym komputerze, to nie było nic warte. A później za 2-3 lata, jak Bitcoin będzie za 100 tysięcy dolarów, to on się obudzi i mówi: tych dwóch świrów mi dało jakieś bitcoiny. Okej. Okay. Powodzenia, słuchajcie, tak. Hodl i zróbcie backup, nie trzymajcie bitcoinów na giełdzie i zainstalujcie sobie fajny portfel. Na razie.